wypuśćcie mnie! A co, to koncert życzeń? Jak tatuś zapłaci, to cię wypuścimy. Dziś, podobnie jak tydzień temu, będziemy prosić Państwa o pomoc w zatrzymaniu Tomasza Rybaka, lat 31, pseudonimy Eddie i Morgan, Piotra Zakrzewskiego, lat 34, pseudonim Scotty, Piotra Mielcarka, lat 30, pseudonim Osama, Marcina Smolika, lat 25, pseudonim Mołek i Artura Należyty, lat 27. To członkowie jednej z najbardziej bestialskich grup przestępczych w historii polskiej kryminalistyki. W studiu Michał Fajbusiewicz i policjanci czekają już na informacje od Państwa. Dobry wieczór, witam Państwa. Trudno znaleźć słowa, określenia na to, co czyniła przez 4 lata tak zwana grupa Mokotowska. 20 porwań, najprawdopodobniej 4 zabójstwa. Ofiary, do których próbowałem dotrzeć, boją się mówić o tych tragediach przed kamerą. Boją się publicznych prezentacji. Jeden z porwanych zgodził się na anonimową rozmowę z nami. Rozmawialiśmy już tydzień temu o pańskich oprawcach. Niech pan przypomni telewidzom, jak można ich określić, tych ludzi. Mówił pan o nich SS-mani. Nie widział ich pan właściwie na oczy. Ja byłem cały czas w kominiarce, miałem zakręconą tą kominiarkę taśmą samoprzylepną, kajdanki, miałem skute ręce, nogi. Działali w tym momencie, jak mając mnie w takiej sytuacji związanego, jak SS-mani, no, potrafili bić młotkiem po głowie. W swoim działaniu, no, byli po prostu okrutni, no, nie do opowiedzenia po prostu. To jak zwierzęta. W tej całej sytuacji właśnie, po tych wszystkich przejściach, po tych przykrych przejściach dla mnie, dla rodziny. Wydaje mi się, że urodziłem się na nowo. Podziwiam pańską odwagę, dzielność. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Przypominam państwu, że w tej sprawie ufundowana jest nagroda, prywatna nagroda, 1 000 000 zł. To po raz pierwszy w historii naszego programu tak wysoka nagroda. Tydzień temu przedstawiałem państwu kilka bestialskich zdarzeń związanych z działalnością tak zwanej grupy Mokotowskiej. Teraz chciałbym Państwu przedstawić skrót tych zdarzeń i nowe tragedie, które rozegrały. Grupa Mokotowska powstała pod koniec lat 90. Początkowo zajmowała się kradzieżami samochodów, wymuszeniami, zabójstwami. Od roku 2002 zajęła się też porwaniami. Grupą kierował Grzegorz K., pseudonim Ojciec. Swe ofiary typowali wśród ludzi bardzo bogatych, których rodziny mogły zgromadzić w krótkim okresie czasu dużą ilość gotówki. Sumy sięgały niekiedy 1 000 000 euro okupu. Tydzień temu przedstawiliśmy Państwu tragiczne zdarzenia związane z porwaniem biznesmena z Warszawy. Porwano też bogatą biznesmenkę z Warszawy, za którą rodzina zapłaciła 1 000 000 zł okupu. Ofiary przetrzymywano w dziuplach w okolicy Warszawy. Bywało, że po kilka osób naraz. Jest to jedno z kilku zidentyfikowanych miejsc, w których członkowie grupy przestępczej przetrzymywali osoby uprowadzone. Na pewno jest jeszcze wiele miejsc, gdzie również przetrzymywali osoby, które nie zostały, te miejsca przez nas zidentyfikowane. W związku z tym, pokazując takie miejsce jak to, prosimy o osoby, które poznają to jako miejsce, gdzie były przetrzymywane, bądź znają to miejsce z relacji lub innych okoliczności, o kontakt z policją. Wśród porwanych znalazł się też członek tej grupy, Bartek. Jakiś czas temu wyszedł z więzienia i nie rozliczył się z kompanami. Porwano go więc i katowano. Jeden z oprawców wdał się w romans z żoną porwanego. Kobieta nie była świadoma, że amant będzie niedługo mordercą jej męża. Wreszcie kolejny porwany, Mariusz, student, syn bogatych rodziców z Warszawy. Katowano go przez blisko miesiąc. Rodzinie dwukrotnie przesłano obcięte palce chłopaka. Naszą inscenizację tydzień temu zakończyliśmy znalezieniem ludzkich zwłok w lesie koło Żabiej Woli z ręką z obciętymi palcami.
Nikt wtedy nie przypuszczał, że to ciało zamordowanego Mariusza. Co o nim wiemy? Na razie nic nie wiadomo, żadnych dokumentów. A jedyne co wiadomo to, że jak już go tu przywieźli, to był trup. Co sądzisz o tych palcach? To wygląda na jakąś mafijną robotę. Nie oddał kasy raz, obcięli jednego paluszka, potem drugi raz, obcięli drugiego. Nasi chłopcy teraz się bawią we włoską mafię. Jeżeli już, to nie we włoską, tylko w japońską jakuzę. No ale tam obcinali jeden paluszek, a nie dwa. To zabezpieczcie wszystko, co się da. Jutro sekcja. No i czekam jak najszybciej na wyniki. Jasne? Tak jest. Wujku, to na ile możemy liczyć? Na 30 tysięcy, tak? Tak. Serdeczne dzięki. Oczywiście. Jak tylko będę miał, to oddam. Oczywiście. Jak go już nie ma. Co nie ma? Kogo nie ma? Mariusza, jak już nie ma. Kobieta, uspokój się. Przecież widzisz, że robię co mogę. Robię co mogę. Staram się zdobyć jakieś pieniądze. Dzwonisz i dzwonisz! Ruszyłbyś się, zrobiłbyś coś. Nie wiem, pojechał. Szukajmy go. A co mam robić? Widzisz, że staram się zdobyć jakieś pieniądze. A ty co robisz, no? Dzwonimy na policję. Daj go policję! Może go znajdą? Tak? Wtedy to w ogóle go nie odzyskamy! Daj go policję! Kobieto, zastanów się! O czym ty mówisz? O Jezu! Ja bym już nie... Spokój się, pozwariujemy zaraz! Zaraz zwariujemy! Inspekcja wykazała, że chłopak znaleziony w lesie został nieźle pobity, miał duże obrażenia wewnętrzne i odcięto mu dwa palce. Porzucili go potem w lesie, ale on już od dawna nie żył. Wiesz co, młody, tak mi się wydaje, że to chyba rzeczywiście porachunki między bandurami. Myślę, że mamy kolejne zwłoki. Jedziemy. Cześć. Co mamy? Zwłoki wypłynęły z Wisły. Owinięte siatką były. Oględziny mamy zakończone. Zabieramy teraz je na sekcję. Ustalono, kto to jest? Nie poznaje szef? Stary znajomy. Bartuś. Niedawno z Puchy wyskoczył. Jakaś rodzina? Żona. Wie pan, w tej chwili nie mamy pewności, że te palce należą do pańskiego syna. Ma pan dzieci? Tak, mam dwójkę. Takie rzeczy to się wie. A dlaczego pan zwlekał tak długo ze zgłoszeniem tego faktu? A co pan zrobił na moim miejscu? Bałem się. Proszę pana, znaleźliśmy w lesie zwłoki młodego chłopaka. Wygląda, znaczy pasuje do rysopisu, który pan nam wcześniej podał. Mariusz! Synku! Nie można, proszę pana. Przecież to moje dziecko! Mariusz! Dobra, panowie, już pożnimy. Trzeba się zabrać do jakiejś roboty, coś sobie nagrać. Baron, co masz? No co, no mój prezesiek jest płynny finansowo. Robimy mu obcinkę, firma dobrze prosperuje. Myślę, że na 300 go skubniemy. Bardzo dobrze. Sama? Babka jeździ dobrą furą, ale cały czas jest w kredytach. Nic z tego nie będzie, ojciec. Kozio, miał się rozejrzeć. W tym facecie odpali i co? Robi się... Tylko potrzebuje paru dni. Robi się. Nie lubię takie słowa. Robi się. A ty od tego gościa z tym mięsem to co? No robię, no ale pieniędzy jeszcze nie widziałem. Kurde, buja się kiełbam. Widziałem, nie widziałem. No kurde, zepnij. Czekam. No, zobaczę pieniądze, to ci powiem. A propos. Pieniądze. Teraz będziemy robić w nowych technologiach. Wiecie co to jest? Telewizor. Trzeba weźmie telewizor. To jest GPS! GP co? Jajce, i tak nie zrozumiem. Słuchajcie, jest nowa technologia. To jest taka rzecz. Weź telefonik, podkładasz gościowi, a potem tylko wprowadzamy tutaj nasz kod i sobie facetka ładnie monitorujemy. Jasne? Jak słoneczko. No fajnie.
Dobra. No to co? Bierzemy się do roboty. Przepraszam pana bardzo, ale mąż pomylił drogę. Chcielibyśmy się dostać na Grójec. A Grójec? Tak. Proszę pani, to jest bardzo proste. Tak? Widzi pani, jesteśmy tutaj, tak? Tak. W związku z tym jedziemy tutaj w lewo. A w lewo, ale przy w lewo to na Piaseczno, a na Grójec... Nie, ale później trzeba skręcić w prawo, jak pani widzi. To ja pójdę na podłogopisik. W lewo, ale w lewo to chyba na Piaseczno, nie? Nie, nie, ale trzeba tu zaraz skręcić w prawo. Aha. W lewo i tu i później w prawo i... Okay, i się... to dobrze, dobrze, już wiemy jak, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo panu. Do widzenia. Słuchaj, a co z tą żoną topielca? No, pilnuję jej cały czas. A nie narobię tam bałaganu? No, tylko ja robię z nią bałagan. Nie ma ci. A czym ja sobie zasłużyłam na panu wizytę? Niech pani usiądzie, proszę. Znaleźliśmy pani męża. Tak? To gdzie on jest? Ktoś zabił pani męża, zawinął go w siatkę, a następnie wrzucił do Wisły. O matko z Wybrzeża! Z Wybrzeża? Wyłowiliśmy go z Wisły. Nie spotykał się z kimś? Może miał zamiar spotkać się z dawnymi kolegami? Nie wiem! Nie to szefie. Co robimy? Nie to się wydaje, że ona ściemę wali aż gwizdże. Też mi tak wyglądało. Te oczka takie kaprawe. Słuchaj, musimy ją poobserwować. Ojciec! Co jest? To kagatek jest w domu. Tak? No. No dobrze, baron. Do roboty. Ja cię muszę zapić. Dobry, panu. Policja, dokumenty, proszę. Dzień dobry, ale o co chodzi? Jak pan da dokumenty, to się pan dowie, o co chodzi. Oczywiście, oczywiście. Proszę bardzo. Ty jest pan zatrzymany. Ja to zatrzymany, ja to, ale... To jest, ja mogę udowodnić coś. Tu są jego dokumenty, panie komisarzu. Ale pojedzie pan z nami. Gdzie z wami? Proszę z nami. Ale jak to? Ale proszę z nami. Proszę z nami. Proszę z nami. Proszę z nami. Ja mam swoje prawa. Musimy pan go dowieść. Przecież tak nie można, ja... O, przecież... Tak się nie robi, panowie, no! Halo? Policja? Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zgłosić, że tutaj u sąsiada na podwórku od jakiegoś czasu kręcą się dziwne typy. Gotowe jest już. A ty co wiesz? Ja wiesz, skoczę wiesz tam pielęgnować te interesy. Dobrze, dobrze, komisarz, zostaw mi tą górę. Weź sobie tam tego złoma, dobra? Będzie mi potrzebne. Słuchaj, rób mi wszystkich po kolei. Tak jest. Znajdujemy się w miejscowości Jasienica koło Tłuszcza na terenie posesji, kolejnej posesji wynajmowanej przez sprawców uprowadzeń osób. Przetrzymywany był tutaj młody człowiek Wojciech D. z Piaseczna. Bili codziennie, no, najgorszy to był tam drugi, trzeci dzień, kiedy podwiesili mnie pod sufit i cała grupa ludzi
biła pałami, usiłowali wyrwać zęby, zrywali paznokcie. Cała sytuacja była taka, że no, w pewnym momencie po prostu już człowiek traci tego świadomość tego bólu, który zadają. No. Wszedł do środka. Widziałam cię. O Jezu. Słuchajcie, wygląda na to, że wdowa ma nowego doganiacza. Jeden z nich, konkretnie ten gość, ma pseudonim Osama i właśnie on znał się i pracował razem w grupie z Bartkiem, którego wyłowiliśmy w Wiśle. I czy oprócz tego? Jakieś dziwki, samochody, dziupla, coś? Nie, nic takiego nie ma, szefie, ale mam nosa, no mam przeczucie, że chłopaki coś kroją. No to co proponujesz? No myślę, że powinniśmy ich jeszcze dalej obserwować. Tak mówisz? No tak myślę. No dobra, to wobec tego ustal, co to za ludzie, czym się zajmują. I w razie czego, jakbyś miał coś ciekawego, daj mi znać, dobrze? To jest. No to na razie. Halo? No, słuchaj, ja już skończyłam zajęcia. Ojej, wiesz co, zasiedziałem się u fryzjera. To ja już cię nie odbiorę teraz, wiesz? Aha, dobra, dobra, to widzimy się w domu. No dobrze, słońce, to spotkamy się w domu, tak? No, całuję, papa. Pa. To przepraszam cię. I co z tą kręconą? No i słuchaj, przychodzi i mówi, jesteś stylista, to wymyśl coś. A ogólnie z kręconymi włosami jest problem. Co byś nie zrobił, to wyglądałem tak samo. Łapki by się jeszcze przydały. Dobra. Jak skończy, teraz poza tym szybko. Pieski nakarmione. Bardzo dobrze. Ile szarpniemy za tą sukę? Też rodzina jest bardzo dziana, więc ja myślę, że może jakiś milion, co? Milion złotych? No to będzie się czym podzielić. A sama błagam cię. Ty przestań myśleć. Nie milion złotych, a milion euro. Jasne? Proszę cię. Pani Bożeno! Pani Bożeno, panie Stefanie! Co się stało? Porwali Martę. Jak to porwali Martę? Co ty opowiadasz? Przecież miałeś ją odebrać z uczelni. Ja byłem u fryzjera i ona mi pisała, że mamy się już spotkać w domu, a potem dostałem SMS-a, takiego dziwnego SMS-a dostałem. Poczekajcie. Odzyskacie dziewczynę, jeżeli zapłacicie milion euro. Nie zawiadamiajcie policji, czekajcie na następnego SMS-a, bo nigdy dziewczyny nie zobaczycie. Dzwonimy na policję. Szalałeś? Dzwonimy na policję. Przestań, co ty opowiadasz! Przecież mamy nie zawiadamiać policji. Może to jakiś żart? Tak, może sobie robię dowcip. Gdzie jest moja córka? Gdzie jest moja córka? Panowie, ja błagam! Cicho! Cicho! Błagam! Do kufra, do kufra! Błogo! Bójesz się, kufra! Ale co? Zatknij się, kurwa, bo dostałem kurwa los od życia! Ja proszę, już się nie bijcie, ja proszę was! Jesteśmy z policji. Zabierzemy pana. Z policji. Dziękuję.
Przykro mi bardzo, że przeżył pan coś takiego, ale bardzo chciałbym wiedzieć, co właściwie się zdarzyło. No, przecież pan widział właściwie, ale... Nie, ja nie chcę o tym rozmawiać. Pan wybaczy, ale jedyne, co teraz chcę, to wrócić do domu i zapomnieć o tym. Chociaż wiem, że nie zapomnę. Proszę pana, takich jak pan jest wielu, a sprawcy pozostają nadal na wolności. Dlatego proszę, żeby pan mi spróbował opowiedzieć o tym wszystkim. Nie, proszę pana. Pan nie widział, co się stało. Ja mam rodzinę. Dzieci, pan nie widział ich oczu. Powiedz, kolego, dla kogo pracujesz? Kto ci płaci? Bo inaczej z puchy nie wyjdziesz. Słuchaj, ja pracuję sam dla siebie, a z pierdla i tak nie wyskoczę. Jedyne, co panu teraz mogę powiedzieć, to, że kiedy mnie porywali, to ukradli kartę kredytową. Dokąd mieliście zawieźć tego faceta? Ja nic nie wiem. Mieliśmy go tylko zapakować i czekać na telefon, no. A kto miał do was zadzwonić? Nie wiem, ja nikogo nie znam, ja tylko jakieś tam ksywy, no. A jakie są te ksywy? Sama, kozioł. No, zatrzymaliśmy dwóch karków z tej grupy, ale niestety od nich nic nie udało nam się wyciągnąć, bo to tylko pionki. Oprócz tego uwolniliśmy biznesmena, ale jest tak przestraszony, że też jego zeznania nic do sprawy nie wniosło. Aha, zginęła mu karta bankomatowa i podejrzewam, że typek, który mu ją zwinął, będzie chciał ją zrealizować sam w tajemnicy przed innymi kolegami z grupy. I co robimy? Paweł, pojedziesz do banku i zajmiesz się tą kartą. Sprawdzisz, czy były dokonywane przy pomocy tej karty jakieś operacje. Może będziemy mieli szczęście, może facet dokonywał jakieś wypłaty z bankomatu. Wtedy możemy mieć zdjęcie tego faceta. Ustalisz, kto to jest, nie zatrzymujesz, obserwujesz. Być może doprowadzi nas gdzieś tam dalej do jakichś środków, do środka jakiejś grupy. Aha, Jacek, ty zdaje się coś wspominałeś o jakiejś porwanej kobiecie, tak? Tak, kiedyś jeden z informatorów powiedział mi, że porwano jakąś właścicielkę hurtowni. Rodzina zapłaciła sporą kasę i tą kobietkę wypuścili. Nie sprawdzałem tego, bo właściwie nie widziałem związku, ale teraz oczywiście mogę to sprawdzić. To wobec tego jedź do niej, wypytaj, może powie nam coś ciekawego. Panie komisarzu, ale ja już panu powiedziałam, że naprawdę no, nie mam nic do powiedzenia. Proszę pani, wiemy doskonale, że była pani ofiarą porwania. Proszę pana, nie byłam żadną ofiarą porwania. Jestem ofiarą, ale pomyłki jakiejś. Mamy zupełnie inne informacje. Proszę pana, to jest zdjęcie mężczyzny, który wypłacał pieniądze z karty o numerze 1075. Rozumiem. Czy ja to zdjęcie mogę zachować? Tak. Bardzo dobrze. Mam też prośbę, gdyby nastąpiły kolejne wypłaty z tej karty, proszę o informację. Oczywiście. Słuchajcie, chłopy, mam na oku hindusa, a jak na mój nos, to jest nieźle nadziany. No? To wiecie, co macie robić, nie? Mhm. Cześć, baron. Masz kapuchę? 14700, 14800, 14900, 15000. Spisałeś się. Masz tu swoją działkę. Weź jeszcze tą kartę. No. Może uda się z tym jeszcze coś zrobić. Aha. W każdym razie próbuj. Głucha jesteś? Podoba ci się? Wypuśćcie mnie. Nie słyszę? Wypuśćcie mnie. Co to, koncert życzeń? Jak tatuś zapłaci, to się wypuścimy. Czy dotarły pieniądze z Gdańska i Szczecina? Pieniądze ze Szczecina już są, a z Gdańska będą jutro. Ja dziś jestem bardzo zajęty. Czy możesz mi pobrać z banku 50 tysięcy dolarów? Nie ma problemu, ale mój samochód jest zepsuty i stoi w warsztacie. Samochód to też nie problem, weź mój. Co słychać u twojej żony w Indiach? Dobrze, wszystko w porządku. Kiedy przyjedzie do Polski? Za około 2 tygodnie. My husband was
Mój mąż jest człowiekiem pełnym radości, pełnym życia, bardzo serdecznie nastawionym do ludzi. Ma wielu przyjaciół, łatwo też nawiązuje kontakty. Jest przyjazny w stosunku do wszystkich. Dlatego między innymi przyjechał tutaj do Warszawy i w krótkim czasie spotkał również tu wielu przyjaciół. Widzę, że temu naszemu Hindusowi to już nawet Budda nie pomoże. Wie, że ruszył się, no, i jedzie. Jak według mnie, to on jedzie na Dawidy. Słuchajcie, chłopaki, ty zobacz, ta strzałka to o. I pilnuj, bo to cenny towar. I ma być żywy. Załatwiono, ojciec. To ładnie, jakieś Magda mi pismo jakieś jeszcze tu. Nie wiem, co to jest. Możesz mi tłumaczyć, co to jest? W tej chwili już od razu? Ale mniej więcej mi powiedz, o co chodzi tym. Możesz siadać. Dobrze. Z pisma wynika, że oni proszą o przesunięcie terminu wpłaty pieniędzy za towar. Aha. No dobrze. Nie. Ale tylko rób mi tak, żeby tłumacz mi się stawę. Tak, oczywiście. Ja w twojej sprawie zarysuję, kiedy będzie ślub. Szefowa, no... Nie przy szefie o takich sprawach. Później sobie porozmawiamy, dobrze? Ja przy szefie o takich rzeczach nie rozmawiam. Dobra. Dzień dobry. Ale osoba... Proszę bardzo, samochodu. Proszę, proszę, prosimy, prosimy, prosimy. Wszystko wyjaśnimy, prosimy, prosimy. Rączki. Ale dlaczego? Wszystko pan się dowie na komendzie. Proszę się nie martwić. Ale moja samochód, proszę. Nic się nie stanie. Prosimy. To niestety, jak w większości przypadków, które państwu prezentowaliśmy, byli fałszywi policjanci, członkowie grupy Mokotowskiej. Dalszy ciąg tych tragicznych zdarzeń przedstawię państwu wieczorem w Dwójce za tydzień, w naszym oczywiście magazynie 997, ale przypominam, że w tej sprawie jest 1 000 000 złotych nagrody, a poszukiwani są jeszcze. Poszukujemy Tomasza Rybaka, lat 31, pseudonimy Eddie i Morgan, Piotra Zakrzewskiego, lat 34, pseudonim Scotty, Piotra Mielcarka, lat 30, pseudonim Osama, Marcina Smolika, lat 25, pseudonim Mołek i Artura Należyty, lat 27. Po programie z ubiegłego tygodnia wiem, że nadeszło sporo informacji do was, do nas. Dzisiaj pan tu odbierał ze sztabem też sporo informacji. Czy my możemy już jakiś krzyżyk postawić na tej liście poszukiwanych? Jeszcze nie, natomiast otrzymaliśmy pewne informacje, które mogą nam pomóc w rozwikłaniu tej sprawy i w zatrzymaniu kolejnych osób. No niestety o szczegółach tutaj nie mogę powiedzieć, bo byłoby to brakiem profesjonalizmu z naszej strony, gdybym powiedział wszystko to, co wiemy w tej sprawie. No ale chyba mogę telewizjom powiedzieć, że niektóre telefony były z zagranicy, w związku z tym są jakieś tropy prowadzące za granicę. Te tropy także musimy sprawdzić. Proszę państwa, o losach porwanych, a także działaniach policji dotyczących grupy Mokotowskiej już za tydzień, w czwartek wieczorem w Dwójce.